Każdy piątek o godzinie 19 w parafii Przemienienia Pańskiego odbywa się niesamowite spotkanie. Od dwóch miesięcy gromadzi się pewna y, zwiększająca się liczba młodych osób, studentów, dorosłych, tak do 50. roku życia mniej więcej, aby studiować Biblię. To wspólnota przemienienia. Faktycznie... Grupa ta doświadcza Bożej obecności, która, chcąc, nie chcąc, wpływa na nas przychodzących tam co piątek. Spotkanie trwa półtorej godziny. Rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego, ponieważ bez Jego obecności nie jesteśmy w stanie zrozumieć Słowa Bożego. Następnie, po tej modlitwie, rozważamy historie biblijne. Teraz jesteśmy akurat na etapie Starego Testamentu. I Bóg nam pokazuje, jak wielcy bohaterowie wiary Abraham, Izaak, Mojżesz są bardzo podobni do mnie i do Ciebie. I osoby na tych spotkaniach biblijnych doświadczają, że bycie świętym, bycie wybranym przez Boga nie wiąże się z wyjątkową czystością, z doskonałością. Tylko z osobistą decyzją moją i twoją. I w czasie tych spotkań podejmuje wiele osób bardzo ważne decyzje, między innymi o spowiedziach generalnych, o powrocie tak naprawdę do Pana Boga, gdy kończy się spotkanie. Wiele osób prosi o rozmowę duchową bądź o wcześniej wspomnianą właśnie spowiedź generalną. Po konferencji biblijnej jest z kolei ostatnie pół godziny uwielbienia, i w czasie tej modlitwy widzę, jak wiele osób zamyka oczy, jak doświadczają bliskiej obecności Boga, jak doświadczają, że Jezus, który przyszedł w słowie swoim, przytula ich, pociesza, inspiruje. Widzę łzy w oczach tych osób, uśmiech na twarzy, więc ta modlitwa uwielbienia jest naprawdę niebiańska, czuć atmosferę zbawienia, że Królestwo Boże realizuje się właśnie wśród nas. Ta wspólnota przemienienia spotyka się w każdy piątek o godzinie 19 w domu katchetycznym przy parafii Przemienia Pańskiego i na zbliżający się Adwent pragniemy podjąć pewne Wyzwania. Jeżeli chcesz, możesz dołączyć do nas. Rozpoczynamy właśnie cykl adwentowych wyzwań. Każdego dnia chcemy pochylić się nad Ewangelią i z niej wyprowadzić jedno zadanie. Jeżeli masz odwagę, podejmij to wyzwanie. I zapraszam Cię na cykl adwentowych rozważań Ewangelii, które doprowadzą nas aż do samego Bożego Narodzenia i narodzenia nowego człowieka w Tobie.